Dobra. Koniec trasy. Koniec trasy? No, musicie wysiąść. Wstawaj. Musimy iść. Zna pan jakieś miejsce, gdzie możemy spędzić noc? Nie mam pojęcia. Musicie wysiąść. W porządku, słonko? Znajdziemy jakieś schronienie. Chodź, Alice, nie ma co czekać. Szukamy schronienia. Można tu gdzieś spędzić noc? Tu jest ciepło. Zaraz będzie ci lepiej. Ty robisz? To nie są nasze rzeczy. Są nam potrzebne, Alice. Ty musisz je ogrzać, a ja muszę się pozbyć tego uniformu. Ale to kradzież. Tak nie wolno. Masz rację. Nie zrobimy tego.
No chodź, idziemy. To motel. Chyba możemy się tu zatrzymać. Nie wchodzimy tutaj? Musimy zdobyć $40 i pozbyć się uniformu. Albo pójść gdzie indziej. Tu niczego nie znajdziemy. Opuszczony dom. Przynajmniej nie będziemy moknąć. Kara, nie podoba mi się to miejsce. Ja wiem. Ale to tylko jedna noc, nikt nas tu nie znajdzie. Alice, jesteś przemarznięta. Jest okej. Nie czuję zimna. Zgubiłyście się? Nie mamy dokąd iść. Wiem, kto może wam pomóc. Ale to jest na drugim końcu miasta. To musi być tutaj.
Chyba jest pusty. Zobacz, sklep jest otwarty. Chodźmy się tam rozejrzeć. Może chociaż trochę się ogrzejesz. Czego ty szukasz? Jestem z małą dziewczynką, nie mamy dokąd pójść. Czy mógłby nam pan dać trochę pieniędzy na motel? Bezdomny android. A, tego jeszcze nie było. Słuchaj, to sklep całodobowy, nie instytucja dobroczynna, tak? Lepiej wyjdź, jak nie zamierzasz nic kupić. Wszystko w porządku? Tak, to tylko zadrapanie. Ostrożnie. Spokojnie, tylko się rozejrzymy. Alice?
Czekaj, co ty wyprawiasz? Goście. Ralf nie lubi gości, są źli. Chcą skrzywdzić Ralfa. To przecież tylko dziecko, nie zrobi ci krzywdy. Tylko dziecko? Nie, nieprawda. A bez znaczenia. Może skrzywdzić Ralfa. Nie wiem, co takiego ludzie ci zrobili, ale ona nie miała z tym nic wspólnego. Wszyscy ludzie są źli. Ale Ralf nie pozwoli, żeby znów go skrzywdzili. Nie, nie pozwoli na to. Patrz, jestem androidem. Nie musisz się niczego bać. Chcemy tu tylko przenocować. Goście są niebezpieczni. Patrz. Co zrobili Ralfowi? Nie musisz się nami przejmować. Z naszej strony nic ci nie grozi. Masz moje słowo. Wybaczcie Ralfowi. Ralf miewa problemy z samokontrolą. Czasem robi ze strachu rzeczy, których żałuje. Ralf bardzo wiele przeżył. Tak bardzo się boi, że ludzie znów go dopadną. Zostańcie tu, jeśli chcecie. Ralf was nie skrzywdzi. Dobrze. Tylko na dziś. Chodźcie! No już! Już, śmiało! Tędy! Ralf mieszka tu od kiedy uciekł. Ralf nigdy nie wychodzi, więc nikt o nim nie wie. Ludzie czasem przychodzą tu nocować, ale Ralf się chowa i czeka, aż pójdą. Możecie się tu rozgościć. Ralf pójdzie do drugiego pokoju. Chciałby z wami zostać. Ale jest zajęty. To tylko jedna noc, Alice. Jutro znajdziemy coś lepszego. Dobrze. Połóżmy cię gdzieś. Usiądź, a ja rozpalę ogień. RA-9. Co to znaczy? Co? Te symbole. Dlaczego to piszesz?
Nie wiem. Nie wiem. Możesz się kłaść. Robiłam, co mogłam. To niewiele, ale przynajmniej nie zmarzniesz. Dlaczego nigdy mnie nie kochał? Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Chciałam tylko żyć jak inne dziewczynki. Może zrobiłam coś źle. Może nie byłam dość dobra. Może dlatego był ciągle wściekły. Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałam, żeby mnie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie wiem, Alice. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. Obiecuję. Będziemy razem już na zawsze? Oczywiście. Spróbuj usnąć.